Cześć, witam Was na wideotesty.pl, z tej strony Marcin. Jako że rozpoczęliśmy współpracę z firmą Tesoro, dostaliśmy kilka sprzętów do testów. Są to myszka laserowa Shrike kosztująca około 200 zł, myszka Gangnir kosztująca około 170 zł, optyczna oraz podkładka Aegis. Dzisiaj rozpakujemy sobie myszkę Shrike, ale na początek przyjrzyjmy się też podkładce Aegis. Przede wszystkim, co ją wyróżnia? Jest ona ręcznie robiona i wykonana jest z włókien o bardzo dużej gęstości, co pozwala na uzyskanie bardzo dużej prędkości przemieszczania się myszki oraz precyzji. Przeznaczona podkładka dla myszek laserowych, jak i optycznych. Z boku na kartoniku mamy nawet taką próbkę tej tkaniny do dotknięcia. Ciekawy chwyt marketingowy. No i z tego co widziałem, ta podkładka występuje w aż 4 rozmiarach. Tutaj mamy na kartoniku rozmiary X3 oraz X4. To jest ta największa X4. Zobaczcie dla porównania. Model X3 ma wysokość 30 cm, szerokość 36, grubość 4 mm, a model, który tutaj mam w ręce, też ma 4 mm wysokości, ale już wysokość 37 cm oraz szerokość aż 44 cm. Prawdopodobnie zajmie mi praktycznie cały blat. Za chwilkę się o tym przekonamy. Aha, i jeszcze jedna ważna rzecz. Ta największa wersja kosztuje około 80 zł z tego co widziałem. Tak więc tragedii nie ma, jeśli chodzi o cenę, a podkładka jest naprawdę bardzo duża. Zaraz zresztą to sami zobaczycie. Ok, tak więc Gangnira zobaczymy w następnym rozpakowaniu. A tymczasem zajrzyjmy do podkładki. No i coś tutaj mamy jeszcze w środku, ale już za chwilkę się temu przyjrzymy. Zobaczcie. Zajmuje naprawdę bardzo dużo miejsca. Faktycznie jest naprawdę gładka. Mamy oczywiście logo producenta Tesoro oraz charakterystyczne logo, taka maska, buźka. Bardzo fajnie zresztą wykonane. Sama kolorystyka wyrobów tej firmy także mi się podoba. Zobaczcie powierzchnię. Naprawdę gładka. No i przede wszystkim także bardzo dobra powierzchnia antypoślizgowa. Więc podkładka świetnie trzyma się biurka. Nie trzeba się martwić o to, że będzie się przemieszczała. A z podkładką coś tutaj jeszcze mieliśmy. O, proszę bardzo, nawet mamy kartę gwarancyjną do podkładki oraz jakąś książeczkę. Aha, ok. Książeczka to reklama pozostałych wyrobów firmy. Na przykład mechanicznej klawiatury Durandal. Prawdopodobnie też będziemy ją testować. Czemu nie? Lubicie mechaniczne klawiatury? Ja również, tak więc jak najbardziej postaram się o tą klawiaturę. Zobaczmy, co tu jeszcze mamy ciekawego przy okazji. Kolada. Kolejne mechaniczne klawiatury. W dwóch wersjach kolorystycznych tutaj mamy. Też wyglądają bardzo ciekawie. Lobera. Klawiatura podświetlana. Również ciekawa. O, zobaczcie to monstrum. Gandiva, czyli najnowsza myszka. Jej niestety jeszcze nie ściągnęliśmy do testów, ponieważ jeszcze firma jej nie ma do testowania, ale jak tylko będzie dostępna, od razu ją zamawiam i testujemy na portalu. Tutaj oczywiście mamy też Shrike'a, Mjolnir, oraz klawiatura Karun. No i mamy też podkładki, właśnie te cztery wymiary.
Okej, podkładka zmieściła się na biurko. Powiem Wam niestety, że nie ma aż tak dobrej przyczepności jak podkładki Razera, które akurat mamy w testach, ale generalnie nie jest źle. No i proszę bardzo, oto sam szrajk. Podstawowe informacje, które możemy się dowiedzieć z pudełka. Jest to myszka laserowa, maksymalne DPI 5600, czyli bardzo przyzwoicie. Częstotliwość próbkowania 1000 Hz, również bardzo dobrze. Wbudowana pamięć 128 GB. Mamy ciężarki dociężające myszkę, podświetlenie RGB oraz 8 programowalnych przycisków z 5 makrami. Z boku również informacje techniczne, 5 standardowych poziomów regulacji. Niezależna regulacja osi X i osi Y. Interfejs USB 2.0. Pełna prędkość. Pozłatany konektor USB. Przewód 1,8 m w oplocie, czyli coś, co ja osobiście bardzo lubię. I wysoka prędkość wykrywania ruchu. 150 IPS-ów i przyspieszenie 30G. Również bardzo dobrze. Laser pierwszej klasy oraz ilość klatek na sekundę, czyli ilość zdjęć, jakie ta myszka wykonuje. Kompatybilna z Windowsem 7, o Windowsie 8 nic nie napisano. Zawartość zestawu i z tyłu mamy również informacje. Opis poszczególnych części tej myszki, ilustrację ciężarków, ilustrację z menu oprogramowania i takie pozostałe opisy w kilku językach, w tym również po polsku. Ciekawa rzecz, polskie tłumaczenie jest naklejką, jest naklejone na oryginalne pudełko, tak więc generalnie Tesoro, nie wiem czy wiecie, jest to firma amerykańska. Na polskim rynku mam wrażenie, że jeszcze mało znana. Mam nadzieję, że uda się spopularyzować tą markę, gdyż mają naprawdę bardzo fajne myszki, klawiatury, słuchawki, generalnie rzeczy dla graczy, czyli to, co najbardziej lubimy. Ok, pora przystąpić do rozpakowania myszki. Dobrze, tutaj już nic nie mamy. Powiem Wam, że jak na razie bardzo dobre wrażenia. Dobędziemy jeszcze kabelek. Ok, myszka Tesoro Shrike opuściła swoje opakowanie. Mamy też tutaj zasobnik, oczywiście z charakterystyczną buźką tej maski. Troszkę to wygląda jak znak Decepticonów z Transformersów. Tak mi to przynajmniej się kojarzy. No cóż, zobaczmy co tutaj mamy. Jakieś pewnie instrukcje, sterowniki. Tak jest. Aha, instrukcja instalacji kartridży z obciążnikami. Jest też po angielsku, dobrze. Quick Start Guide, czyli podstawowe przyciski, oprogramowanie. Tu jest właściwa instrukcja. Też tak bardzo skrótowo wszystko opisane, ale jak najbardziej wystarczające. Mamy też kod rejestracyjny. Ok, znowu książeczka z reklamami. To już widzieliśmy przed chwilką. I jeszcze mamy tutaj płytę ze sterownikami. Tak jest. Proszę bardzo. Dedykowane oprogramowanie do Shrike'a. Oraz też mamy tutaj pliki z pomocą. Więc już można powiedzieć o samej myszce. Jest dość duża, czyli taka jak ja lubię, w porównaniu do V5, praktycznie identycznych wymiarów. Również nie jest profilowana na prawą rękę, czyli jest uniwersalna, posiada kształt uniwersalny. Jeśli chodzi o kółko myszy, zobaczcie, jest sporo mniejsze niż w V5. Myślę, że podobne do tego, które było w Tracer Sniperze. Kółko działa jako przycisk.
No i póki co wrażenie z użytkowania tego scrolla jest takie przeciętne. Zdecydowanie wolę takie duże rolki jak są V5, ale oczywiście dajmy tej myszce szansę. Tutaj mamy takie dziwne coś, ponieważ cała ta powierzchnia jest przyciskiem. Czyli góra, dół, zmiana DPI. Jak słyszycie, dość hałaśliwym przyciskiem. Przynajmniej jeśli zmieniamy w górę, w dół jest już troszeczkę ciszej. Materiał, którym pokryta jest górna część myszki i ta cała faktura, przypomina mi myszkę Tracer Pert, którą też jakiś czas temu testowałem. Były tam bardzo podobne wzorki. Przetworzywo jest dość przyjemne w dotyku, stawia lekki opór, dzięki czemu palce pewnie będą dobrze przylegać i czuć, że przyciski główne są delikatnie, bardzo delikatnie profilowane. Pewnie tego nawet nie będzie widać. O, zobaczcie, naprawdę te zagłębienia są bardzo minimalne, ale dzięki temu palce lepiej się trzymają. Natomiast dla porównania V5 te wyżłobienia są zdecydowane i czuć tutaj, że palec spoczywa w takim wyżłobieniu. Po bokach mamy ozdobne elementy z błyszczącego plastiku, a tutaj gumę. Z drugiej strony również. Za to jest duży plus, ponieważ bardzo poprawia to chwyt myszki. Tak, jest naprawdę komfortowo. Jak już ją mamy na podkładce, powiem Wam, że przemieszcza się całkiem sympatycznie. Oczywiście mamy jeszcze logo Tesoro, zobaczcie, i już ją sobie odwracamy. Ślizgacze. Są trzy. Główny duży ślizgacz i dwa boczne. No, wygląda to wszystko ok, wydają się być dobrej jakości. Widzimy także sensor. I z tego co pamiętam, w tej myszce mamy sensor laserowy Avago 9500. Na spodzie mamy także tajemniczy przycisk, który zwalnia nam zasobnik na ciężarki. Z tym, że jest dla mnie teraz pewną zagadką, gdzie podziały się same ciężarki. Czyżby nie było ich w zestawie? A zobaczcie, tak to wygląda. Mamy taki wsuwany segregator na ciężarki. To wjeżdża tutaj. No cóż, jeśli okaże się, że ich nie ma w zestawie, to będę bardzo niepocieszony, ponieważ miałem nadzieję sobie ją dociążyć. Okej, jeszcze zobaczmy tutaj dodatkowe przyciski. Pod kciukiem mamy dwa przyciski boczne, posłuchajcie. Oraz dwa przyciski dodatkowe na górze. No i jak chodzą same przyciski główne, dość cicho. No, kabel wychodzi standardowo z części przedniej, faktycznie jest opleciony, co zapewnia dużą wytrzymałość. No i wtyczka pozłatana, złote styki również. I nawet tutaj mamy charakterystyczne logo firmy Tesoro. Ok, moi drodzy, ciężarki się odnalazły. Przegapiłem tutaj takie ukryte małe pudełeczko, ale świetnie, że są naprawdę. Od razu kamień spadł mi z serca. Zobaczcie. Fajne małe pudełeczko. Namagnesowane, samo się zamyka. No i tutaj mamy ciężarki. Trzy z nich mają 10 gram, jeden ma 5 gram. Dodajmy jak takie malutkie szczapki złota. Naprawdę bardzo fajnie. Oczywiście znacie mnie, nie byłbym sobą, gdybym ich od razu nie umieścił w myszce i nie sprawdził, jaka jest po zamocowaniu tych ciężarków. Damy sobie tak. 10-gramówki wejdą głębiej. Ok. A ta piątka będzie bardziej od strony zewnętrznej. Ok, wskoczyły. No i powiem Wam, że w tej chwili ta myszka nabrała takiej wagi, jak ja lubię.
Naprawdę jest o wiele lepiej. Może jedną taką 10-gramówkę należałoby wyjąć, ale oczywiście testy pokażą, z jaką wagą grało się najlepiej. No a na dzisiaj to już wszystko, jeśli chodzi o rozpakowanie myszki Shrike oraz podkładki Aegis. Na więcej zapraszam Was już za kilka dni w kolejnym rozpakowaniu drugiej myszki oraz zapraszam też na pełne testy za jakiś czas. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i pozdrawiam Was. Cześć!